320 km na godzinę to bardzo dużo. Zdziwi was, ile samochodów, które możecie kupić nawet dziś, są w stanie jechać szybciej. Sporządziłem listę najszybszych samochodów od każdego producenta, z których wszystkie mogą jechać z prędkością ponad 320 na godzinę. I to będzie szalona lista. Istnieją samochody z wolnossącym V12, istnieją V8 z podwójnym turbo, są auta elektryczne, hybrydy, jest nawet szalony czteroosobowy samochód, który ma tylko trzycylindrowy silnik. Ale wciąż to jeden z najszybszych samochodów, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Powiem wam wszystko, co musicie o nich wiedzieć, bo nazywam się Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Buy, sell, car, wow. Zanim przejdziemy do tej listy, muszę wam powiedzieć o kilku autach, których nie uwzględniłem. Po pierwsze, Tesla Model S Plaid. Tesla twierdzi, że ich samochód może pojechać 320 na godzinę. Nawet mówi o tym w konfiguratorze. Ale jeśli ją kupicie, jest wyposażona w ogranicznik do 280 na godzinę. O co chodzi? Kolejnym samochodem, którego nie uwzględniłem, jest Pagani Utopia. Ten potwór ma podwójnie turbodoładowany silnik V12 o mocy 864 koni. Cały samochód waży mniej niż 1300 kg. Więc można założyć, że rozwinie więcej niż 320, ale Pagani nie podało oficjalnej prędkości, więc nie może znaleźć się na liście. Jeszcze nie. A to znaczy, że pierwszym samochodem osiągającym 320 na godzinę na tej liście jest Lambo, ale nie Aventador. Tak, Ultima E pojedzie nawet 354, ale Lamborghini sprzedało już ostatni egzemplarz i więcej ich nie zbuduje. To znaczy, że najszybszym Lambo, które jest w sprzedaży, jest standardowy Huracan Evo. Ten samochód ma silnik 5,2 litra V10 o mocy 640 koni. I według Lamborghini rozpędzi się do ponad 325 km na godzinę. To odrobinę szybciej niż hardkorowy Huracan Technica. Ten samochód rozpędza się właśnie do 325. Następne na liście są najszybsze Dodge i Maserati. Najszybszym Dodge'em jest Charger Hellcat Redeye i Challenger Hellcat Redeye. Mają silnik 6,2 litra V8 o mocy 797 koni i oba modele osiągają prędkość 326 km na godzinę. Najszybszy samochód Maserati też osiąga 326 na godzinę, ale to nie MC20, to Quattroporte Trofeo. Ma 3,8 litra V8 z podwójnym turbo o mocy 580 koni. No to o 217 mniej niż Challenger i Charger. Maserati ma jednak taką samą prędkość maksymalną jak powyższe dwa samochody. Myślę, że konie mechaniczne we włoskim modelu są nieco bardziej wysportowane niż te w modelach amerykańskich. Jeśli masz ochotę na któryś z tych samochodów, lepiej działaj szybko. Dodge przestanie tworzyć Chargera i Challengera w tym roku, a Maserati nie planuje sprzedawać Quattroporte Trofeo w 2024. Kolejnym autem, które niedługo zniknie, jest Audi R8. Ono zostało stworzone na tym samym podwoziu co Huracan, ale w rzeczywistości wytwarza mniej mocy mimo posiadania tego samego silnika V10 5,2 litra. Te mocne wersje mają 620 koni, czyli o 20 mniej niż Huracan Evo. Pomimo tego R8 jest szybsze. Audi twierdzi, że coupé z V10 i napędem Quattro osiąga 330 na godzinę. No to o jakieś 5 więcej niż najszybszy Huracan. Bo zakładam, że więcej niż 325 na godzinę w języku Lambo oznacza 325,1. W każdym razie R8 ma również taką samą prędkość maksymalną jak najszybszy samochód McLarena. Nie da się kupić Senny ani Speedtaila, oba są wyprzedane i to samo dotyczy limitowanej serii 765 LT Coupe i Spider. McLaren właśnie przestał przyjmować zamówienia na 720 S2. GT jest w sprzedaży, ale jego prędkość maksymalna to 328 na godzinę, a to czyni nowego Altura najszybszym McLarenem w sprzedaży. Ta nowa hybryda ma 3-litrowy silnik V6 z podwójnym turbo i silnikiem elektrycznym, które łącznie wytwarzają 680 koni. Na to wszystko razem pozwoli na osiągnięcie 330 na godzinę. Audi R8 i ten McLaren to nie jedyne samochody osiągające taką prędkość teraz w sprzedaży. Jest też nowy Lucid Air Sapphire. Ta elektryczna limuzyna ma 3 silniki jak Tesla Model S Plaid o mocy 1200 koni. Co najlepsze, jego maksymalna prędkość nie jest ograniczona jak Tesli. Więc ten samochód może pojechać 330 km na godzinę. Następny na liście jest Bentley. Potężny Flying Spur ma 6-litrowy silnik V12 z podwójnym turbo, który generuje 635 koni i jest w stanie rozpędzić się do 333 na godzinę. Ale lżejszy GT Continental Speed ma 660-konną wersję tego samego silnika i udaje mu się uzyskać 334 km na godzinę. Bentley nie jest jedynym brytyjskim producentem szybkich samochodów. Aston Martin DB11 AMR również przekroczy 334 na godzinę. A co z Astonem DBS Superleggera?
Czy on nie jest szybszy? Cóż, ten samochód osiągnie prędkość 339 na godzinę dzięki 725-konnej wersji DB11 Twin Turbo V12, ale Aston właśnie pożegnał się z tym samochodem specjalną edycją Ultimate. I zgadnijcie co? Każdy z tych samochodów jest wyprzedany. To ta sama historia, co zinspirowanym F1 Valkyrie Hypercar, który ma osiągać ponad 400 na godzinę, ale wszystkie wersje Valkyrie w wersji coupe i cabriolet są całkowicie wyprzedane. Najszybszym Ferrari ostatnich lat jest SP3 Daytona, która osiągnie prędkość 339 km na godzinę. Ale po raz kolejny nie da się go kupić. To ekskluzywne Ferrari zostało wyprzedane jeszcze zanim zostało ujawnione. Typowa. 296 GTV i GTS osiągają 330 na godzinę, ale SF90 jest jeszcze szybszy. Wykorzystuje 4-litrowe V8 z podwójnym turbo i 3 silniki elektryczne, by uzyskać łączną moc 1000 koni, a jego prędkość maksymalna to 340 km na godzinę. Możecie go kupić też jako cabrio, który ma dosłownie taką samą prędkość maksymalną, tak długo jak macie założony dach. Następnym na liście jest Ford GT. Ten samochód pojedzie aż 347 na godzinę, wszystko dzięki lekkiemu podwoziu, 656 koniom i 3,5-litrowemu Twin Turbo V6. Ale Ford właśnie sprzedał ostatnie edycje specjalne i nie planuje tworzyć ich więcej. A jeśli nie można go kupić, to nie może być na tej liście, co? To samo dotyczy Gordona Murraya Automotive T50. Ta nowoczesna interpretacja kultowego McLarena F1 jest bardzo szybka. Będzie jechała 350 na godzinę, ale wszystkie 100 aut zostało sprzedanych. Kolejnym samochodem, który osiąga 350 na godzinę, jest Pininfarina Battista. Zamiast wyjącej V12 jak w T50, mamy tu akumulator i 4 silniki elektryczne o mocy 1900 koni. Niestety Pininfarina sprzedała już każdy samochód, który planuje wyprodukować. Ale silniki i akumulatory w Battista pochodzą od innego producenta, a ta firma produkuje elektryczne hipersamochody, które jeżdżą jeszcze szybciej. Najlepsze jest to, że nadal możecie kupić jeden z nich, o czym powiem nieco później. Chyba domyślacie się, o czym mówię. To nie Lotus. Mimo że Lotus o mocy 2000 koni jest w stanie osiągnąć ponad 350 na godzinę, to nie ma go na tej liście. Lotus sprzedał wszystkie 130 samochodów, a koszt zbudowania każdego z nich to około 10 milionów za sztukę. A co za MG1? Ta hybryda osiąga 352 na godzinę i jest obecnie najszybszym mercem. Była opóźniona tyle razy, że może być jeszcze trochę modeli w sprzedaży, co? Nie ma. Mimo że została zaprezentowana prawie 6 lat temu, Mercedes z łatwością wyprzedał wszystkie 275 sztuk. Za około 10 milionów złotych. Sztuka oczywiście. Najszybszym mercem, jakiego można teraz kupić, jest 4-osobowy AMG GT63. Wersja standardowa i hybryda Performance osiągają 315 km na godzinę. Pamiętajcie jednak, że to nie jest wystarczająca prędkość, aby znaleźć się na tej liście. I co teraz? Nie martwcie się, wciąż jest wiele aut w sprzedaży, które są szybsze niż ta AMG. Takie jak ten. Nazywa się Aspark All. Ten japoński hipersamochód jest wyposażony w 4 silniki elektryczne, jak Battista, ale dzięki mocy 2012 koni jest jednym z najpotężniejszych samochodów drogowych kiedykolwiek. Jest też jednym z najniższych samochodów. Ma tylko 99 cm wysokości. A ta konstrukcja sprawia, że może osiągnąć imponującą prędkość 400 na godzinę. Aspark zbuduje 50 takich samochodów, a każdy z nich będzie kosztował ponad 13 milionów złotych. I to wystarczy, by zakręcić wam w głowach. Większość samochodów, które mogą jechać ponad 320 na godzinę, to dwuosobówki, ale nie ten. To Koenigsegg Jimera. Ta szalona hybryda jest najszybszym autem od tej marki. Wszystkie wersje ISK są wyprzedane, w tym Absolute, który może rozpędzić się do ponad 482 na godzinę. Limitowana edycja CC850 też jest niedostępna. Samochód wyprzedał się tak szybko, że Koenigsegg musiał rozszerzyć pierwotną serię produkcyjną z 50 do 70 aut, aby upewnić się, że każdy klient dostanie swój model. W każdym razie nadal możecie kupić Jimera, jeżeli macie 7,5 miliona. A ten samochód nie przypomina niczego innego na tej liście. Wykorzystuje silnik elektryczny i mały, dwulitrowy, trzycylindrowy silnik z turbo. Wyposażony jest w nową technologię, co znaczy, że nie ma w ogóle wałków rozrządu. Ma moc 600 koni mechanicznych i przekazuje całą tę moc na przednie koła. Tylne koła są napędzane oddzielnie przez silnik elektryczny o mocy 500 koni z każdej strony. Ten system wytwarza łącznie 1700 koni. A to wystarcza, żeby rozpędzić Jimera do ponad 400 km na godzinę. Nieźle jak na trzycylindrową hybrydę.
Kolejnym samochodem na liście jest Zinger 21C. Ten jednoosobowy hipersamochód został zaprojektowany do bicia rekordów okrążeń na torach, ale na prostej też jest super szybki. Jest wykonany z ultralekkich części wydrukowanych w 3D i ma tylko jedno miejsce. Jego malutki silnik 2,9 litra Twin Turbo V8 jest wyposażony w dwa silniki elektryczne, które wytwarzają łącznie 1350 koni. Zinger twierdzi, że jego samochód pojedzie 407 na godzinę, ale pracuje też nad bardziej aerodynamiczną wersją o nazwie 21 CV Max. Ten samochód ma welgi z karbonu i dłuższy ogon, aby zmniejszyć opór, więc powinien być jeszcze szybszy. Być może nie słyszeliście o Zingerze, ale na pewno znacie kolejny samochód na tej liście. To Rimac Nevera. Ten chorwacki producent, Rimac, sprzedaje swoje silniki i akumulatory do Pininfariny, które wykorzystali do Batisty. Upewnili się jednak, że Nevera będzie potężniejszy i nawet szybszy niż ten samochód. Ma 4 silniki, 1914 koni, a to pozwala rozpędzić go do 411 na godzinę. A to sprawia, że to najszybszy samochód elektryczny w historii. Dyrektor generalny Rimaca ma też inną firmę samochodową. Chodzi o Bugatti. Ale gdzie jest Bugatti na tej liście? W końcu standardowy Chiron osiąga 420 na godzinę. Jeszcze raz, w tej chwili nie można właściwie kupić żadnego Bugatti. Seria produkcyjna Chirona jest całkowicie wyprzedana, podobnie jak wszystkie edycje specjalne. Czyli Divo, 110, Mistral Roadster, Bolide i Supersport. Jest inny sposób na zdobycie nowego Bugatti, ale jest on bardzo drogi. Musicie tylko zamówić całkowicie spersonalizowany samochód, na przykład wyjątkowy La Voiture Noire. Jest jeden problem. Ten samochód kosztuje z 50 milionów złotych i to przed opodatkowaniem. Ale co jeśli nie masz takiej sumy na koncie? Jakie są najszybsze auta, które można teraz kupić? Cóż, można wybrać między dwoma samochodami z Hennessy i SSC. Te amerykańskie marki od lat pracują nad swoimi własnymi Bugatti. I obie twierdzą, że ich samochody pojadą 482 na godzinę, a nawet ponad. To nie są wymyślne hipersamochody z napędem na cztery koła, to oldschoolowe hot rody z podwójnymi turbo V8 i napędem na tylne koła. Hennessy Venom F5 ma 6,6 litra Twin Turbo V8, ma mocy 1817 koni. Niedawno osiągnął 437 km na godzinę. F1 Venom Coupe jest technicznie wyprzedany, podobnie jak Chiron, jednak Hennessy sprzeda wam Roadstera, który ma mieć taką samą prędkość maksymalną jak standardowy model. A co z SSC? Ich najszybszy samochód nazywa się Tuatara. Ma 5,9 litra, Twin Turbo V8 ma mocy 1750 koni, ale mimo, że ma mniejsze silniki i mniejszą moc niż Hennessy, ma być szybszy. SSC udało się osiągnąć prędkość 475 km na godzinę na tym samym pasie startowym, na którym Hennessy testował Venom F5. Oznacza to, że SSC Tuatara to najszybszy samochód, jaki można teraz kupić jako nowy. Ale nie oczekujcie, że te samochody będą dostępne przez dłuższy czas. Z pewnością ten film ogląda wielu bogatych ludzi, którzy tylko czekają, aby zobaczyć, który z tych aut osiągnie ponad 480 na godzinę, zanim zdecydują, którego kupić. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, który z tych samochodów wam się najbardziej podoba. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko, tam jest nasz kanał. Dzięki.